Eurowizja 2023, Jan ograbiony ze zwycięstwa? Ujawniono głosy widzów. Artysta komentuje. Jan, czyli Jan Rozmanowski, 24 litry, podbił serca widzów polskich preselekcji do konkursu Eurowizja 2023. Mimo licznych głosów, które uzyskał od widzów, jury dało mu zaledwie 4. pozycję, co mogło mieć wpływ na końcowy wynik. Ostatecznie wygrała Blanka Stajków, 23 litry, z utworem solo, a w sieci wylała się fala krytyki. Co na to sam Jan? Zapytaliśmy go osobiście. Artysta komentuje sprawę specjalnie dla Super Expressu. Eurowizja 2023 wzbudziła ogromne emocje wśród polskiej widowni. A wszystko za sprawą krajowych preselekcji, które odbyły się w niedzielę, 26 lutego. Zwyciężyła Blanka Stajków z utworem solo, a drugie miejsce zajął Jan i utwór Gladiator. I choć, jak się okazuje po ujawnieniu głosów widzów, to Jan skradł serca publiczności, to jednak przegrał. Spory wpływ miał na to krzywdzący dla niego wyrok jury, które uplasowało go dopiero na 4. pozycji. Blends z kolei dano 1. miejsce. W sieci wylała się fala krytyki, bo Jan typowy był na zwycięzcę nawet przez zagranicznych ekspertów. Pojawiło się też wiele zarzutów o stronniczość jury. Teraz Jan w rozmowie z Super Expressem postanowił skomentować te wszystkie wydarzenia. Eurowizja 2023, Jan ograbiony ze zwycięstwa? Ujawniono głosy widzów. Artysta komentuje. Nasz dziennikarz Cezary Wiśniewski złapał Jana tuż po ogłoszeniu wyników polskich preselekcji do Eurowizji 2023. Początkowo wokalista stwierdził, że jeszcze nie przeczytał komentarzy, choć już wtedy w sieci trwała burza, że to on powinien wygrać. Cieszę się bardzo ze wsparcia, ale nie zmieniłem swojego podejścia, to jest konkurs, ktoś musi go wygrać. Ludzie mnie wspierają, lecz nie chciałbym, żeby był to Beyoncé Taylor Swift moment, bo Blanka ciężko pracowała na to zwycięstwo i też na nie zasłużyła. Teraz będzie potrzebować tego wsparcia, trzeba jej je dać, powiedział Jan w rozmowie z Super Expressem. Jan dodawał, że pokazanie się na polskich preselekcjach było dla niego ogromną szansą i dzięki temu udało mu się już teraz zebrać armię gladiatorów. Ma także nadzieję, że zostaną dla niego na dłużej. Zapowiedział, że wkrótce będzie miał dla nich nowe utwory. A jak komentuje decyzję jury i kontrowersje z nią związane? To jest ich praca, jurorzy podjęli taką decyzję, nie mnie to podważać. Ona, Blanka, redaktor, strasznie się teraz stresuje, nie chce, żeby to się na niej odbiło, żeby to zabrało jej moment radości. Blanka powinna się cieszyć z tego, że jedzie na Eurowizję, bo to jest mega wyróżnienie. Chcę, żeby dostała dużo wsparcia, odpowiedział dyplomatycznie Jan.